W sumie wygląda na to, że wypadałoby o tym euro porozmawiać, panie Zbigniewie. I z czym startujemy do tego euro? Mamy trzech piłkarzy światowej klasy. Szczęsny, Lewandowski, Piszczek. Europejskiej klasy na pewno Błaszczykowski. Wychodzi na to, że to wcale nie jest tak mało. No pewnie, my generalnie to nie mamy wcale takiej sobie drużyny. Byśmy zobaczyli, na jakiej pozycji kto zagra, to są wszyscy zawodnicy z jakichś dobrych klubów europejskich, gdzieś tam jakaś średnia. Natomiast no powiedzmy sobie szczerze, no my gramy u siebie, żeśmy grali z Niemcami, z Francją i było troszeczkę optymizmu z Portugalią. My w sumie gramy z Grecją, z Republiką Czeską i z Rosjanami, czyli mówienie o tym, że my nie mamy żadnych szans, jest absolutnie nie. Nie na miejscu. Jedyna rzecz, którą trzeba by było zobaczyć, to jak nasi piłkarze, bo to piłkarze grają, a nie trener, bo potem wiadomo, piłkarze przegrają, gdzie wina tylko wyłącznie Franka. Piłkarze wygrają, to gdzie zasługa Lewandowskiego, Szczęsnego i tak dalej, i tak dalej. Jak nasi piłkarze poradzą sobie z presją? Bo nasi piłkarze od dwóch, trzech lat to właściwie każdy mecz, który grali, to po dobrej przespanej nocy, prawda? Natomiast jak się gra taki mecz o punkty, cały naród, inauguracja, 18-8 czerwiec, to będzie, tutaj będzie fobia, będzie takie zainteresowanie tym meczem, no, że wytrzymać tą całą presję nie jest wcale łatwo. Myśmy widzieli wczoraj, jak nasi hokeiści zagrali z Koreą, prawda? Ja nawet nie wiedziałem, że w Korei na łyżwach jeżdżą, prawda? Ja też nie. Przegrali. Dobrze, w tym short tracku prowadziliśmy 2-0. Ale wróćmy do piłki. Czyli jestem przekonany, że nasi piłkarze to mają obowiązek wyjść z grupy. Bo jest to najłatwiejsza grupa w teorii dla gospodarzy. Łatwiejszej grupy to nie mogliśmy. Nie będzie to wcale takie łatwo, bo tak jak powiedziałeś, my jesteśmy uzależnieni od dwóch, trzech piłkarzy. Nie daj Bóg, aby coś tam, nie wiem, zabolał jakiś mięsień Lewandowskiego i tak dalej. Inni piłkarze też są ciekawi, no bo w sumie na każdej pozycji jakiś tam piłkarz doświadczony jest. Miejmy nadzieję, że jakby pan rozwiązał kazus Peszki? Peszko już gra w klubie. Przede wszystkim strzelił gola. Przede wszystkim problem Peszki to jest taki, że nie mówi dobrze po niemiecku. Ja bym mówił dobrze po niemiecku, to by nie było problemu. Bo ja by Peszko powiedział taksówkarzowi, że ma go zawieźć na Malinowski z trasy, a ten go zawiózł na Kowalski z trasy. No to Peszko zaczął mu tam walić w ten nawigator i mówi, panie, nie ta droga, w drugą stronę jedziemy. W końcu ten mówi, co mi tu walisz ten nawigator? Zaczęli się troszkę posprzeczali. Wasilewski ich tam spokojnie uspokajał. I by nie było w ogóle historii, bo by nikt o tym nie wiedział, tak? Oczywiście. No dobrze, ale się już lekko rozlało. Jakby pan rozwiązał ten kazus w tej chwili, to co się stało? No bo Franciszek Smuda kiedyś powiedział A, teraz mówi B, chociaż jak po drodze pokazała nie wiem, wydaje historia, mi się, nie że był mi się, do końca konsekwentny. Wydaje mi się, nie wiem, trudno powiedzieć. Każdy mi ja też byłem trenerem reprezentacji przez 5 meczy, na koniec się musiałem pana zrezygnować. Ja nie wiem, Zbigniewa Bońka. Ja na pewno, jakby coś takiego się stało, to pierwsze, co bym powiedział, no rzeczywiście, sprawa bardzo nieprzyjemna, zbadamy sprawę i w odpowiednim czasie was poinformujemy. Ale co, pojechał pan na komisariat policji? No nie, no nie pojechał, bo ja cały czas mówiłem Frankowi jedną rzecz. No Franek, jakby to się nie zdarzało na komisariacie, tylko na przykład w domu publicznym, prawda? No to przecież nie pojechałby na wizję lokalną do domu publicznego, prawda? Czyli w ogóle, no generalnie, panowie, to jest nie do pomyślenia, żeby trener reprezentacji narodowej, i tu Franek niech mi wybaczy, żeby trener reprezentacji narodowej jechał na komisariat w Kolonii, trener reprezentacji narodowej, nie wiem, Włoch, jedzie do Manchesteru, bo Balotelli coś tam narozrabia, jedzie się pytać. Byłaby sensacja, wszyscy to jest jakiś organ, ktoś pojedzie, ktoś z wydziału dyscypliny, mogą zobaczyć, mogą sprawdzić. Ale wydaje mi się, że tu jest inny. Wydaje mi się, że trener troszeczkę na tego Peszkę nie stawia. Aczkolwiek łatwiej mu odpalić Peszkę, rozumiem. Łatwiej tak, mu odpalić Peszkę, innego. No bo powiedzmy sobie szczerze, no, jeżeli by się wczoraj wieczorem by się okazało, że Lewandowski, Błaszczykowski, Piszczek trafili na tego samego kierowcę, prawda? I też ich tam nie zawiózł, tylko na posterunku. Prawda? Tak, no nic takiego się nie stało. Poza tym to, co jest najbardziej zaskakujące, to mnie Wasilewski, kurczę, że tępił sam. To domno był jeden szampan i cztery piwa, nie? I ten siła woli, no tak piłkarza musisz stawiać, no bo jesteś z Peszką na kolacji i ten sam pija, ty nic. A ty patrzysz mi, nie, ja mam za 55 dni mam mistrzostwa euro. Kasiu, ty coś powiedz. Bo już tam do ciebie nie słyszeliśmy. Słuchamy twojego zdania na ten temat. No, jakbyś rozwiązał jako trener reprezentacji. Chyba trzeba było oddzielić z jednej strony reprezentację od klubu. W klubie zostanie ukarany i na pewno tutaj gdyby trener reprezentacji powinien się temu przyglądać i zastanowić się nad Sławkiem Peszko, czy faktycznie to jest piłkarz taki, na którego można liczyć, bo tak naprawdę Sławek Peszko już drugi raz właściwie, no, drugi raz dał się złapać tak naprawdę. Możemy przypuszczać, w tym momencie oczywiście nie wiemy, czy on dwa razy tylko był na imprezach i dwa razy on się akurat dał złapać, czy to nie jest, możemy sobie wytłumaczyć, no, czy to nie jest jak gdyby nagminne. Co on robi? No trudno powiedzieć, no bo dwa razy właściwie złapał się.
W takiej sytuacji. Ja nie wiem. No. To też jest troszeczkę niepoważne. Tutaj mówimy też o jakimś statusie reprezentanta. No, jednemu się zdarzają częściej, w tym momencie jest gościu, no nie wiem, no musi sobie zdawać sobie sprawę, że może być odstrzelony. Wielu zawodników grało w reprezentacji i nie dali się złapać, natomiast on miał tego pecha. Tak, bardziej to chodzi właśnie o to złapanie, prawda? Bo pamiętajmy o tym, bo cały czas mówimy o alkoholu Sławka Peszki. To nie o to chodzi chyba do końca, bo pan Zbyszek sam wraca, puszcza oko, że no wiadomo, piłkarze różnie się prowadzą. Chodzi o to, że dał się złapać, że został zatrzymany i przewieziony na izbę wytrzeźwień. No to jest wstyd, to jest reprezentant Polski. I reakcja klubu też była bardzo, potem została złagodzona, ale była bardzo energiczna i jednoznaczna, prawda? I tutaj no Smuda musiał jakoś zareagować. Wydaje mi się, że Franek szybciej zareagował niż pomyślał, a potem mu tak nie źle było się wycofać. To mu się zdarza akurat. To znaczy, zostawmy ten temat na boku, natomiast według mnie mógł poczekać, mógł go nie powołać, jak mu nie pasuje do koncepcji, a takie odstrzeliwanie chłopaka, mi trochę szkoda tego Peszkę, bo wydaje mi się, że on błędy robi, ale to wszyscy robią błędy w życiu, natomiast no, taki odstrzał publiczny, odstrzelamy cię, bo to, bo tamto, bo siamto. A pan uważa, że Smudzie za dużo się dostaje od momentu, gdy został selekcjonerem? Że to czasem wygląda w ten sposób, że jak chcesz uderzyć psaki, zawsze znajdziesz. Jakby nie pojechał na komisariat, to mówili, że nie chce. Franek dzisiejszego żadnego niegroważnego meczu o punkty, czyli generalnie nie widziałem żadnej takiej krytyki merytorycznej w stosunku do trenera, bo właściwie nie było żadnego meczu. Gramy tylko mecze towarzyskie. Ja nie mówię o krytyce merytorycznej. Ale nie, Frankowi się dostaje tylko wtedy, jak sam głos zabierze. Bo Franek bardzo często wypowiada się w sprawach, które nie są w jego kompetencji, a co powinien być w kompetencji innych ludzi. I czasami jak na tym się nie zna, to walnie jakąś tam Jakąś gafę, bo ja mówię i powiedziałem, gdybyśmy wzięli przedwyborcze zapowiedzi trenera Smudy, przedwyborcze to znaczy w momencie, kiedy został wybierany na trenera reprezentacji narodowej, bo to mu się należało, bo to już wcześniej, się wcześniej mówiło, to co trener Smuda mówił wcześniej, a to co potem czasami robił, to w ogóle było odwrotność tego, co mówił. Natomiast dla mnie papierem lakmusowym to mistrzostwa Europy. No trener przygotowuje drużynę, ma swoją drużynę, zobaczymy, czy to dobrze zrobi. Wiadomo, ile jest ludzi, tyle jest koncepcji, prawda? Każdy ma swoją. Teraz na przykład gdzieś słyszę, że 2 maja ma być ogłoszenie składu na jakiejś tam feście, programie między rozrywką. Przede wszystkim, to ja w ogóle, to ja muszę powiedzieć jedną rzecz. I to jest wypuszczanie Franka na... No to jest na minę. Na minę. Dlaczego? Bo Franek, ja już widzę Franka, jak tam, nie wiem, jedna zaśpiewa, druga jest jakiś showman, rockowiec i Franek wychodzi, nie wiem, czy musi wyjść ubrany za kowboja, czy nie, z kartką. Ale to jest... I teraz druga sprawa. Druga sprawa. I powiedzieć Adam jak Adam. Nie, ale czy druga sprawa? Jaka telewizja to nie jest? Telewizja Polska? To znaczy co? A przepraszam, czy inne telewizje mają do tego dostęp? To trener ogłasza reprezentację narodową w jakiejś telewizji, która ma do tego prawa, a inne telewizje o tym nie mogą wiedzieć. Poza tym, jeżeli byśmy dzisiaj napisali, ja jestem przekonany, jeżeli byśmy dzisiaj napisali, jakich 26 zawodników, 23 trener powoła, to byśmy pomylili jednego, dwóch zawodników. No bo to jest wiadomo, kto będzie w bramce. Szczęsny, Fabiański i pewnie Tytoń. Kto będzie w obronie? Peszko, Wasilewski, Piszczek, Wasilewski, Perkis, Wawrzyniak, Gołacki, to już wszystko wiemy. Jaka to informacja? Natomiast no, niepotrzebnie, Franek niepotrzebnie, wydaje mi się, że czasami zamiast tak troszeczkę Franka wziąć za rękę i powiedzieć, Franek, trener, bo boisko to jest to, ty na boisku się znasz dobrze, wiesz o co chodzi, rób. To wydaje mi się, że tam ktoś się bawi, żeby go w maliny wypuszczać. No, a wy dziennikarze od razu jesteście gotowi, nie wy, mówię wy jako kategoria, prawda? Bo tak samo jak są piłkarze dobrzy, jeśli to są dziennikarze dobrzy, no i od razu jest wesoło. No, no to jest, to taka prawda. Eurofan na Teleton Plus zapraszamy każdą sobotę o godzinie 12.30. Rozmawia się dobrze, jest jeszcze jedno spotkanie, więc zobaczmy tylko ranki. To dzwoni? Moja córka. Nie odbieramy. Lechia.